Dzień dobry, witam w kartach dnia na środę. Karty dnia na środę, karty dnia na środę. Już patrzę, jakie energie będą nam towarzyszyć w środę. W dniu dzisiejszym energia nas będzie rozpierać. Prawdopodobnie może to być związane z tym, o czym wczoraj mówiłam, z tym, co się wczoraj pojawiło, tak, idea, potrzeby, intuicji. Chociaż ten as buław sugeruje, że to może być jeszcze coś nowego, tak? To, co działo się wczoraj, wprowadziliśmy w życie, niech sobie to nasionko rośnie, natomiast pojawia się coś nowego, ale nowego starego. Dlaczego mówię w ten sposób? Dlatego, że obok tego asa buław jest szóstka kielichów, czyli powrót do sytuacji, powrót do osób, do miejsc z przeszłości, ale w zupełnie innym świetle będziemy widzieć te sytuacje, czy też te osoby. Także nowa, stara sytuacja, nasze nowe spojrzenie na ten temat. Karty tutaj sugerują, żeby zrobić sobie przerwę w trakcie, kiedy będziecie działać, bo będziecie mieć takie wewnętrzne poczucie, że działam, chcę już to realizować, chcę tam dzwonić, chcę to załatwić, chcę przez cały czas być w ruchu i przez cały czas ta myśl będzie po prostu buzować w Was, w każdej Waszej komórce będzie obecna ta idea. Natomiast tutaj w tych dwóch kartach, w tych dwóch energiach karty mówią o tym, żeby tak, oczywiście walcz o swoje, to jest dobre to, co tutaj się pojawiło, także idziesz w dobrym kierunku, ale prawdopodobnie trzeba będzie ukierunkować te zwrotnice na odpowiednie tory. I teraz tak, ta karta mówi walcz, ale tak rozważnie. Może być tak, że będziesz musiał jeszcze zweryfikować, albo na ten moment jest weryfikacja tego, co wydawało się już załatwione z przeszłości. A z drugiej strony, jeśli nakierować zwrotnicę tak bardzo precyzyjnie, to będzie się to odbywało w ciszy. Będzie się to odbywało w medytacji, w trakcie spaceru, długiej kąpieli. Jakkolwiek tutaj nie pomyślicie o jakimś relaksie. Trudno będzie wyciszyć się w tym asie buław, ale tutaj w taki sposób właśnie podpowiadają karty, żeby na chwilę się zatrzymać i pozwolić dojść do głosu tej swojej wewnętrznej mądrości, która odpowiednio nakieruje Was, nakieruje Wasze działania, strategie być może. No i wtedy łącząc ten zapał, tę siłę, nowy, stary sposób patrzenia, no i przede wszystkim tę burzę energii, która będzie Was się toczyć, na odpowiednie tory. I pod koniec dnia mam już uspokojenie. Mam wrażenie, że wejdziecie w stan równowagi, pogodzicie ze sobą trochę sprzeczne energie, które pojawiły się w tej czwórce mieczy i w asie buław. Trudno będzie, ale myślę, że to się wydarzy w Waszym przypadku i będziecie mogli oczekiwać pozytywnych wyników tego Waszego działania. Także takie informacje, jeśli chodzi o kwestie karty dnia na środę. Trzymajcie się i do usłyszenia już w czwartek.